dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego naszego odcinka, gdzie będziemy rozmawiali, Szanowni Państwo, o rozliczeniu firmowych samochodów, jeżeli chodzi o zmiany na rok 2019. Organizatorem naszego dzisiejszego spotkania jest portal fk.pl, na którym zawsze znajdziecie Państwo aktualności podatkowe, komentarze ekspertów, różne praktyczne przykłady i inne ciekawe zagadnienia dotyczące podatków. Szanowni Państwo, przez ostatnie kilka miesięcy czy kilka ładnych tygodni spotykaliśmy się z Państwem kilka razy, gdzie rozmawialiśmy o tym, jakie zmiany ustawodawca zamierza wprowadzić do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych z początkiem roku 2019. To, że będą one rewolucyjne, wiedzieliśmy już tak naprawdę od sierpnia, kiedy pojawił się pierwszy projekt nowelizacji. Dzisiaj już oficjalnie się spotykamy, mówiąc o zmianach, które wejdą. W tej chwili już nie mówimy o projekcie zmian, nie mówimy o żadnych jakby przyszłych tutaj rozwiązaniach, a tak naprawdę o tym, co się na pewno w ustawie pojawi od roku 2019. Oczywiście przepisy, które wejdą od 1 stycznia 2019 w życie, mogą budzić pewne wątpliwości, na pewno będą one niejasne, organy podatkowe będą je w drodze interpretacji nam wszystkim objaśniać, natomiast dzisiaj już mówimy o pełnych przepisach. Szanowni Państwo, jest to zmiana bardzo rewolucyjna, bo dotknie tak naprawdę wszystkich, którzy posiadają, dysponują, czy w jakikolwiek inny sposób korzystają z samochodów osobowych, czyli zaryzykowałbym stwierdzenie, że 99% podmiotów gospodarczych w Polsce dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowym. Oczywiście są firmy, gdzie tych samochodów jest 50 czy 200, często dla przedstawicieli handlowych, natomiast przynajmniej jeden samochód jest praktycznie w większości firm. Oznacza to, że większość podatników w Polsce te zmiany jednak odczuje na własnej skórze. Tutaj, żeby nie być takim pesymistą, w piątek, prawda, to powiem, że też będą pewne pozytywne zmiany w tych samochodach, ale raczej będą one miały mniejsze znaczenie i mniejszy zasięg niż te zmiany negatywne, więc jednak na nich się dzisiaj będziemy, Szanowni Państwo, koncentrować.